proszę Państwa, nasze radio Tok FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langström Extra jest podłączone online. Wielość tematów, wielość, bardzo dużo tego wszystkiego. Proszę do nas dzwonić na te dwa telefony. To co Państwo widzą, jeszcze będziemy o tym mówić. Będziemy wracać, proszę Państwa, do tematyki naszego radia Conchita. Proszę być z nami. Także proszę Państwa, telefony 2 536 214 988 531, to już drugi ten telefon, tak? 531 571 887. Proszę telefonować do nas, proszę dzwonić. Co tu się ciekawego dzieje? Dlaczego, proszę Państwa, teraz będą żebrać zubrzyccy, żeby jak najwięcej ludzi przyszło na dworzec centralny. Wycia nie chcemy po żydowsku, nie chcemy według średniowiecza starożytnego. Proszę Państwa, Warszawa jest stara, to przecież nie 200 lat tradycji żebrania, to przecież nie 300 lat tradycji żebrania, tylko 600 i 700 i 800. A zwłaszcza, że na świecie zbożny pobyt po żywocie rajski przebyt, że żebranie to domena, moda na życie, sposób na życie niektórych ludzi, bo nawet Jezus, zdaniem pewnego księdza, przebrał się za żebraka. Proszę Państwa, w kazaniu, bo ja kiedyś i w chórze kościelnym śpiewałam też i w Anglo-Ameryce Białystok, tam jest wszystko. Na Piasta, gdzie dyrygował, dyrygentem chóru Kościoła Świętego Ducha był Michał, korzystając z organów takich elektronicznych, najnowszych, bo to był nowy kościół, tam w ogóle nie było żadnych, proszę Państwa, organów starych. Bo to co stare, to my mówimy tu o Warszawie, że Warszawa stara, stara Europa, stara wiara, stary papież, stary tramwaj. Ja mówię o czym innym, że nawet i z tego centralnego, i z tej Biedronki możecie Państwo pojechać do Ameryki Białystok. No i tam, gdzie ten Michał dyrygował chórem, bardzo fajny chór w Kościele Świętego Ducha na Piasta, wystąpił na mszy o 10:30 swego czasu, już no, 17 lat temu, pewien ksiądz, który się nazywał Andrukiewicz. I on wygłosił przemówienie, że Jezus przebrał się, jak to, Jezus przebrał się za żebraka. Chodził, oczywiście, że chodził od domu do domu, no z różnym bardzo przyjęciem, aż pewnego razu kobieta oblała go jakąś, no, zupą, jakimś czymś takim, co, resztkami z domu. I wtedy, gdy ustawiała się w kolejce, bo to już po czasie bardzo długim, do nieba, żeby Pan Jezus ją przyjął do nieba, to ten Pan Jezus powiedział, idź precz ode mnie, bo czynicie bezprawie. I ona sobie przypomniała, że to ten Pan Jezus, który był żebrakiem, bo się przecież przebrał Jezus Chrystus za żebraka. Jej było tak strasznie smutno, że ona do tego nieba nie weszła, no bo Pan Jezus jej nie wpuścił, bo ona go źle potraktowała, jeść mu nie dała, pić mu nie dała, a Jezus powiedział, że głodnych trzeba nakarmić, a spragnionych trzeba napoić. I teraz, jeżeli my żyjemy w tym takim systemie, gdzie nie dają jeść, nie dają pić, z mieszkania wywalają, działają, szaleją, mafie reprywatyzacyjne, proszę Państwa, nawet i jeszcze, no to na co ci ludzie mogą liczyć, że sobie niebo wymyślili, to do nieba pójdą, nawet i do tego nieba nie pójdą, bo to niebo to też wymyślona nauka pogańska, która wynika z filozofii, starożytnego filozofa Platona, tak zwanego dualizmu, no. Że życie podwójne, a my tylko jesteśmy cieniem rzeczywistości, rzeczywistości, którą jest świat duchowy, czyli niebo. No i ta kobieta się rozpędziła, chciała tam do tego nieba wejść, pójść, no ale tutaj, wiecie Państwo, to średniowieczne jeszcze, prawda, zadecydowało. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt. To znaczy, że Jezus spędził życie żebraka biednego i
chodził od domu do domu, no bo my jako święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, świadkowie Jehowy mówimy, że my głosimy od domu do domu z Ewangelią. No to katolicy inaczej sobie wyobrażają takie chodzenie od domu do domu, no to więc wyobrazili sobie Jezusa Chrystusa jako tego żebraka. Ale że sobie sami wyobrazili coś, co im odcina dla nich nadzieję na królestwo, no to jest ich winą, proszę Państwa. Dlaczego ten system tych mafii żydowsko-watykańskich dzieli się? Zawsze lubi się dzielić, że ludzie lubią się dzielić na lepszych i na gorszych. Czy to jest dobre? Oczywiście, że to jest złe, bo Biblia mówi, że dom rozdwojony się nie ostoi, że dom rozdwojony wcześniej czy później się rozpadnie. No i teraz, proszę Państwa, ludzie sami się dali złapać, że tak jak ci Zubrzyccy, którzy na centralnym dworcu sztają pod schodami ruchomymi, oczywiście nie zawsze i nie wszędzie, żeby kto nie widział, ale widziała taka jedna osoba i nie tylko ona, i tych świadków to może być i czterech. Także, proszę Państwa, ci Zubrzyccy są niepotrzebni na dworcu centralnym i być może właśnie przyjdzie taki czas, że żubry, oczywiście to nie ma nic związanego, nic wspólnego, nie jest to związane z żubrami, bo tu nie jest Angloameryka Białystok, tutaj nie jest Puszcza Białowieska, tutaj nie są żubry, tak samo jak i tutaj nie są, proszę Państwa, białe niedźwiedzie, które wystawione są jako te plastikowe, pod cerkwią świętej Marii Magdaleny, gdzie jest wyjazd do Angloameryki Białystok przez szwedzką i marki. Swego czasu tutaj w Warszawie na ulicach stały krowy z tektury. Oczywiście, że w środku puste, bo tam nie było mięsa. Bo co? Myślałaś, że sobie coś poderzesz? Nie. Także, proszę Państwa, być może, że teraz na dworcu centralnym będzie więcej gości. Będzie więcej gości, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra.